Ten człowiek doprowadził do największego powstania niewolników i gladiatorów w starożytnym Rzymie. Spartakus, prawdopodobnie pochodzący z Tracji, został skazany na życie jako gladiator w amfiteatrze Capui. W 73 roku przed naszą erą, razem z grupą współwięźniów, zorganizował ucieczkę z gladiatorskiej szkoły. Z czasem grupa powstańców zwiększała swoją liczebność. W ciągu 2 lat siły składające się z tysięcy niewolników i gladiatorów wznieciły powstanie na terenie niemalże całej Italii. W odpowiedzi na narastające zagrożenie władze rzymskie skierowały przeciwko powstaniu Spartakusa kilka legionów. Powstanie zostało brutalnie stłumione przez siły pod dowództwem Crassusa w bitwie nad rzeką Silarus. W wyniku tej klęski tysiące niewolników poległo na polu walki, a sam Spartakus zginął w trakcie bitwy. Po stłumieniu powstania władze rzymskie przeprowadziły brutalne represje wobec niewolników. Tysiące powstańców ukrzyżowano wzdłuż jednej z głównych dróg prowadzących do Rzymu.